Kartingowe newsy we Vroom TV i Dalia Czarnocka. W dniach 19-12 kwietnia odbyła się trzecia już runda WSK Supermaster Series, tym razem na torze La Conca. Na liście startujących znaleźli się Kacper Sztuka i Tymoteusz Kucharczyk w klasie mini oraz Karol Basz w KF i Bartosz Ićkowski w KZ2. Sztuce zabrakło zaledwie dwóch pozycji, by zakwalifikować się do biegu finałowego. W głównym wyścigu Kucharczyk niestety nie miał zbyt wiele szczęścia i ukończył bieg na 33. miejscu. W kategorii KF jedyny reprezentant Polski, Karol Basz, musiał dać z siebie jak najwięcej, aby utrzymać prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Startujący do finału z 7. pozycji, Basz przebijał się systematycznie do przodu. Ostatecznie ukończył bieg na 6. miejscu. Kierowcą WSK pozostał jeszcze jeden wyścig do końca Supermaster Series, a Basz jest liderem w generalce z 40-punktową przewagą. Mogło się wydawać, że w ten weekend jadący w KZ2 Bartosz Ićkowski będzie miał więcej szczęścia niż poprzednio. 16. miejsce w prefinale to nie jest zła pozycja do startów w stawce najlepszych z najlepszych. Niestety Ićkowski odpadł z rywalizacji już na pierwszym okrążeniu razem z 8 innymi kierowcami i został sklasyfikowany na 24. pozycji. W najbliższy weekend kolejna runda Rock Cup USA oraz pierwsza runda Mistrzostw Europy w kategoriach KZ i KZ2, która zostanie rozegrana na torze w Sarno. Zachęcamy do oglądania live, na pewno będzie się sporo działo na torze.